Dzień dobry, witamy się z Wami. Jeszcze raz. Nie dociągnęłam z głoski. Dzień dobry, witamy się z Wami serdecznie. Ja i... Dzień dobry. Królowa Gawinowa też się wita. Wprowadzam mamę w uniwersum. Mówi, że kompletnie jej nie rozumie. Dopiero co trzecie, czwarte słowo. Aczkolwiek powoli wyrabia sobie zdanie. Jeszcze dogorywam na kanapie z kołderką. Jest godzina po szóstej parę minut. Dzisiaj Kuba dał mi pospać. Tak jak Wam wczoraj w filmie mówiłam, pewnie, że jak zacznie się ruszać, to będę miała oczy jak 5 złotówki. Nic bardziej mylnego. Mąż wyszedł, a ja dopiero wtedy wstałam. Ha, ha, ha. Więc obyło się bez robienia śniadania, obyło się bez robienia kawy, ale zaraz idę sobie rypnąć kawkę. Od tego trzeba zacząć dzień, żeby był dobry i pogodny. No słuchajcie, ta bluzka, którą kupiłam w Kiku na wyprzedaży, 20 zł, wygląda mniej więcej w ten sposób. Przy czarnych spodniach prezentuje się tak. Można ją bardziej na dół obciągnąć, ale mam wrażenie, że w moim przypadku to nie jest dobre rozwiązanie. I że lepiej wygląda, gdy jest ściągnięta do góry. Z tyłu ma... Kurczę, nie wiem, czy to widać. A kto? Co to za śmiech z krainy deszczowców? Już się ubieram. Idziemy z Kirą na dłuższy spacer. Pokazuję, jak tył wygląda. Myślę, że przy krótkich włosach na wiosnę będzie jak znalazł. A teraz idę w niej na spacer z psin. Jeszcze tylko na szybko pokażę. Czerwony płaszczyk do tego. I jeszcze nie mam butów, ale buty czarne, troszkę dłuższe, żeby nie było widać białych skier. I lecimy. Ładne? Ładne, ładne. Wydaje mi się, że spoko. To chyba dla Ciebie. No to chciałabyś taką piękną czapkę. Nie każę w takich czapkach. Początkowo to była moja czapka. No to i co z tego? Co Twoje to Okej. Okay. Czujesz dziś wiosnę? Przedwiośń. Wiosna to jest jak tak suchutko, jest cieplutko. A dzisiaj jest tylko ładnie, no nie jest gorąco. No ja uważam, że jest bardzo ciepło. No nie jest ciepło, bo jest tylko 3 stopnie. 10 stopni i suche chodniki. To jest dla mnie taka wiosna. A ja uważam, że temperatura odczuwalna jest znacznie wyższa niż mama mówi. I dla mnie to już jest wiosna, wiosna. Oczywiście początek, ale wiosna. Słońce świeci, przyjemnie ciepło. Jest git. No dobra. A teraz wybaczcie. Całą uwagę trzeba podczas spaceru skoncentrować na psie, więc taki tylko króciutki urywek ze spacerku, ale no to jest ten czas dla Kiry. Korzystałam czas i odebrałam paczkę. Mam, mamo, prezent w torebce dla Ciebie. Coś Ci w Żabce kupiłam. Co kupiłaś? Coś, dzięki czemu będziesz bogata. O, zdradka. Skąd wiedziałaś? No bo ja jestem... To właśnie, co mam, to tylko dzięki zdrowku. Chodź. Idziemy tędy czy tędy? Tędy, to może być dużo psów. Chodź. Ona co, tam ją spuścimy, wiesz. Niech za chwilę pobiega. Zaraz ją ze smyczy spuszczę, tylko... Wiecie co, jesteśmy w obrębie przychodni weterynaryjnej, w której Kira ma swojego lekarza. Niechętnie tu przychodzi i rozpoznaje teren. No i trochę się jak dzikuś zachowuje, więc dla bezpieczeństwa jest na smyczy, ale potrzebuje się wybiegać, więc idziemy w ustronne miejsce, gdzie nie ma psów pobiega. I ludzi, żeby się z nią chwilę pobawić bez smyczki. Sprawdzamy, co tu przyszło. To znaczy, ja się domyślam, że to jest nowa fantastyka, tylko trochę za ciężki jak na nową fantastykę. Robiłam ostatnio u nich reklamę i jak... Robimy z nimi działania, to dostajemy egzemplarze. O, książka. Steinbeck. Dzienniki z podróży do Rosji. O, super, będzie czytanko. A to? O, dzięki Gosiu. Dostałam książeczkę. Gdzie masz książeczkę? A nie wiem, przytrzymasz mi kopertę? No, czekaj, bo mi pogniemy, ale chcę zobaczyć, jak wyszła ta reklama. Kto to robił? A co to za piękna reklama?
A kto to takie fajne rzeczy w pracy robi? A kto, czyja to twarz, czyja to mordka na o czwartej okładce prasy? Tu masz mordkę. Mama jest wielką fanką Marcina. Jaką mam buzię przyjemną, zobaczcie. Ja przecież wszyscy znają Marcina, więc każdy wie, ale, że to jest... Ale powiem wam szczerze, nie wiem co to jest, że jak przecież ci, co mają poważne twarze, włącznie ze mną, są bardzo dobrymi ludźmi. No bo ja mam taką ponurą. Aż sama siebie się zaśmiała. Ale jak ktoś ma taką przyjemną twarz, to aż tak miło popatrzeć, aż zazdroszczę z tych takich uśmiechniętych, spojrzę się na ciebie i już się uśmiecha do ciebie. A ja sobie, no, czego się gapisz do mnie? Ja mam beach face. To znaczy ja mam taką, ja na co dzień jak idę mam taką ponurą twarz, ale ja się, też, jak no. ktoś ze mną zagada, to ja natychmiast się uśmiecham. No oczywiście, jak ktoś mi powie mocno, no to ale jak ktoś powie dzień dobry, to dzień dobry. No. Dobra. Ale fajnie. Chce ktoś z was jeden egzemplarz? Mam jeszcze dwa na zanadrzu. Chętnie się podzielę. Wyślę do paczkomatu. Pierwsza osoba, która się odezwie na Instagramie z numerem paczkomatu i z danymi, pierwsze dwie wyślę. Jeżeli lubicie fantastykę, to mogę podrzucić. Ale oprócz tego, moi drodzy, że tutaj mamy reklamę na okładce ostatniej, to dodatkowo, patrzcie, Marcin, jestem z ciebie dumna. Idę mamę nauczyć robić cappuccino. Ja wiem, barista płakał jak robił... Barista płakał jak widział, natomiast kawa z pianką to bardziej chyba odpowiednie słowo. Idę uczyć panią mamę. Mam nadzieję, że się... Zrobiłam paznokcie w międzyczasie. Mam nadzieję, że będzie pojętą uczennicą, ale znając tą zdalną bestię, to będzie. To znaczy normalną, rozpuszczalną, poproszę. No tak, tak normalnie zaparli. Tak. Dobra mama. Wie jak córka lubi. No mocną piję, mocną. Nieczęsto ostatnio piłam poza tą poranną, 3 dni temu. Nie wiem, co się... To nie będzie widać. A, że ładnie musi być. Dobrze. No jak ma być już... Niech będzie. W mojej pięknej szklaneczce. To idę z tej strony. Jeszcze troszkę. Dobrze, dobrze. Nawet cudownie bym powiedziała. Nie. Tutaj. Otwieramy. Wlewamy mleko. Resztkę zimnego tutaj. Nie, bo mi się nie zrobi. Co ci się nie zrobi? Wszystko ci się zrobi. Wlewaj mleko. Źle się czujesz. To ja sobie to zrobię sama. Nie. Idź usiąść, proszę cię. Nie. No i widzicie, tak z mamą jest. Nie będę się ulegać byle komu. To znaczy choroba jest byle kto. To. Nie będę się ulegać. To byle a czemu? Co... Temu? Byle czemu. No, starczy. Cielotki. Czy to jest tak dużo? Nie, tu jest tak dużo, ze zgrzewki 24.
16. Zostało 5 w ciągu 2 dni. Nie, nie przesadzaj. Do mikrofalówki. Myślę, że więcej, że 10 dni. Nie, bo w sobotę byłam na 100%. I nie pamiętam. Tylko wciśnij. Co wcisnąć? No, bo tu jest ustawione już. Chwilę podgrzeć. 15-20 sekund, nie więcej. Bo jak jest za wysoka temperatura, to podobno białko się już tam zaczyna ścinać i też się ładnie nie spieni. Najlepsze pije się mleko pieni w temperaturze 60 stopni. Jeszcze. Zimne bardzo ciężko spienić. A to pokojowe to było to, wiesz... No to już. Psa. O, gorące. Dobrze. Gdzie ten pieniacz jest? Gdzie jest pieniacz? W pokoju. Czy to czegoś tu nie brakuje? Nie. A to tak jest było? Tak. Nie było uszczelki tu? Nie. Dziwne. O, patrzyłaś, ja mam fajną tam kupiłam? Tak. Przefajną. To już chyba tam dwie mamy, tak? Wychodzi ci już górą. O, pięknie. I normalnie? Na środek, obojętnie? Obojętnie. Wzorków nie będziemy robić, bo nie umiemy. Im wolniej wlewasz, tym mniej pianki wlejesz. Tak? Tak. To pianki niestety nie udało się. No to nie i weź teraz, dorób piankę. Aczkolwiek ja uważam, że pianka jest, tylko trzeba ją przelać. No, chluśni. No, widzisz, jaka piękna... Nie jest to piękne. Oj, mamo. Powiesz co? No. To jest idealna kawusia. Chcesz ale wypić? Nie rozwartwił. Nie... Nie jest warstwowa? Tak, nie jest warstwowa. Czy to nie trzeba na łyżeczkę lać? Nie trzeba na łyżeczkę lać. Jeżeli chcesz warstwową, to troszeczkę mniej mleka, mocniej spienić, kilka razy uderzyć tak... O podłogę? Nie o podłogę, tak zrobić. Żeby pianka połączyła się z mlekiem, znowu popienić, znowuż. I dopiero wtedy lejemy. Aczkolwiek ja uważam, że tu są spokojnie dwie warstwy. Druga... O, jest. No, mówiłam. I to jak zobacz dużo. Ta szklankę, w tej szklance, choć tu może tu bardziej będzie widać. No to lecę. Bo... Jest. No, mówię, ale że tu jest. Właśnie to, co jest, to tu jest wzorek i tego nie widać. Tak. To musi być gładka, przezroczysta. Dobrze, a teraz słuchajcie. Ale piękną zrobiłam. Wróżenie z kawy i mleka. Co widzicie w tym wzorku? Ja widzę koguta. A ja wiewiórkę. To jest ogon. No to widzimy razem ogon, bo ja też widzę, ale bardziej koguci niż wiewiórzy. Nie. Chociaż może i wiewiórka. Tu ma pyszczek, a tu orzecha trzyma w łapkach. No nawet, i tak ty się, wiesz, zgarbiła. Może być. A wy co widzicie? Wróżenie nie z fusów, a z pianki. Ale jestem dumna z tej kawy. Tylko nie. Mówiłam, że jest dumna bestia. Dobra. Nauczy się z czasem jeszcze robić wzorki mlekiem. Mówiłam się dzisiaj na randeczkę. Zatem lada chwila będę musiała się zacząć szykować. Lubię z mężem wychodzić na randeczki. To jest bardzo takie odświeżające, ponieważ w takim neutralnym miejscu, na neutralnym gruncie podejmujemy bardzo często trudne tematy dla nas, przerabiamy sobie pewne nasze bolączki w takiej komfortowej i bezpiecznej atmosferze. W gotowości na co czerwony płaszcz, torebka i lecimy. Jesteśmy w Tulsi.
na Hindusa nas wzięło. W Tulsi byliśmy już kilkakrotnie. Ceny są bardzo przystępne. Jakość jedzonka zawsze była w porządku. A Hindus to jeden z naszych ulubionych smaków. Kuby nie będę pokazywała, ale zobaczcie, jak to jest pięknie. Strasznie lubię właśnie te indyjskie kolory. Zawsze jest tak żywo. Wracamy do domu. Gdzie się odpychasz? Chodź, chociaż pokaż łokcia, że się nie rozwiedliśmy. To jest łokieć mojego męża. Więc jeszcze żyje, nie zjadłam go. Jak widać, wracamy już do domu. Jeszcze czas dla Kiry na spacerek na siuśków. Nie ostatni dzisiaj. Tak, próbujemy ją przestawić, ale to wcale, moi drodzy, proste nie jest. Wymaga cierpliwości i konsekwencji. Kochani, dzisiejszy dzień będę już kończyła. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia do kolejnego vloga. Cześć!